jest przedsięwzięcie, nad którym z inwestorem i z burmistrzem miasta pracujemy od 2 lat. W poniedziałek na sesji Rady Powiatu Szczecineckiego zarząd przygotował projekt uchwały w konsekwencji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego, to znaczy o wyrażeniu zgody na bezprzetargową dzierżawę 35 hektarów gruntów, których właścicielem jest samorząd powiatu szczecineckiego Szczecinek Świątki. To, co tu przed sobą mam, to jest wizualizacja, która pokazuje, jak ten kompleks będzie wyglądał. Samo przedsięwzięcie jest podzielone na 3 etapy. W pierwszym etapie będą realizowane pełnowymiarowe boiska. Tych pełnowymiarowych boisk jest 10 boisk trawiastych. Przy tych boiskach jest 4 boiska orliki, czyli ze sztuczną nawierzchnią. Również w tej przestrzeni zlokalizowane są 4 kryte pełnowymiarowe boiska. One są ciekawie zlokalizowane, ale też pokryte takimi namiotami, balonami. To pozwoli w perspektywie na treningi bez jakichkolwiek przeszkód, jeżeli chodzi o aurę. Wartość pierwszego etapu według informacji, które zakłada inwestor, to jest około 70 milionów złotych. Jeżeli zwrócimy uwagę na wizualizację, to proszę również spojrzeć na to, że w tej przestrzeni są specjalnie zlokalizowane parkingi dla pojazdów osobowych, parkingi dla autobusów. Możemy również zwrócić uwagę, że tutaj zlokalizowany jest kemping, takie pole namiotowe, aby również można było wykorzystywać tą przestrzeń do na przykład grup dzieci i młodzieży, które będą chciały korzystać z możliwości treningowych w tym komplekcie. Jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na całą przestrzeń, to w tej przestrzeni zlokalizowany jest również w tej inwestycji chociażby restauracja, obiekt hotelowy, pomieszczenia takie rehabilitacyjne, spa i duża część obiektów, tu doskonale widać na tym rysunku, to są takie bungalowce dla dzieci i młodzieży, którzy będą korzystać z tego centrum treningowego. Inwestor zakłada, że to przedsięwzięcie, tak jak wcześniej powiedziałem, będzie realizowane w 3 etapach. Ten pierwszy etap to szczególnie boiska treningowe i to, co jest związane z tymi obiektami do pobytu dzieci i młodzieży w tym kompleksie. Jednocześnie będą w późniejszym czasie realizowane właśnie te kryte boiska ze sztuczną nawierzchnią, te 3 w jednym kompleksie i to jedno w drugim kompleksie. Natomiast w ostatnim etapie będzie realizowany obiekt hotelowy z spa i częścią rehabilitacyjną. W tej inwestycji istotne i ważne jest, że to są miejsca pracy. Docelowo ma tu pracować około 80 osób, a według informacji, jakie oczywiście przekazuje nam inwestor, z tych kompleksów, z tego obiektu w skali roku będzie korzystać kilka tysięcy dzieci i młodzieży w tak zwanych szkółkach, piłkarskich szkółkach treningowych. Stąd przedsięwzięcie od kilkunastu miesięcy omawiane, dyskutowane tak, aby ono miało szansę powodzenia. Ja spotykam się z takimi pytaniami, dlaczego akurat zarząd powiatu przyjął propozycję bezprzetargowej dzierżawy tych gruntów i taką propozycję przedstawia na Radę Powiatu. No, odpowiedź jest taka. Nie chodzi o to, żeby tą przestrzeń zagospodarować w tych 35 hektarów na jakiekolwiek zabudowę, ale chodzi o to, żeby tu mogło powstać no coś na przykład na centrum, tak jak w centrum treningowym w Gniewnie i mogło to współdziałać jako ten element tak zwanej turystyki sportowej z zakładanym i funkcjonowanym stadionem lekkoatletycznym przy zespole szkół nr 6 Szczecinek Świątki. Mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili czekamy na podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu na realizację tego przedsięwzięcia. Jesteśmy już, mamy już przyznane środki finansowe. Jeżeli by się okazało, że umowę w tym roku podpiszemy, to w tym roku rozpoczniemy proces inwestycyjny. Zakończymy go w roku 2018, jakby równocześnie to przedsięwzięcie, które zostało tutaj zaproponowane do realizacji przez pana Arka Gminiczuka i nasze przedsięwzięcie będą realizowane tak, aby na przykład w roku 2018 moglibyśmy mówić o tym centrum treningowym, centrum sportowym Szczecinek Świątki korzyści.
No przede wszystkim to niesamowity ruch turystów, osób, które będą przyjeżdżać do Szczecinka. No to, to jest około tych 80 miejsc pracy. Jeżeli będzie z tych kompleksów, z tych obiektów korzystać kilka tysięcy dzieci, młodzieży, osób dorosłych, to siłą rzeczy my pobudzimy niesamowicie rynek handlowy, rynek turystyczny i można sobie tylko wyobrazić, jak znacząco wzrosną obroty we wszystkich punktach handlowych, instytucjach, usługach, transporcie, przewozach w Szczecinku. I to jest coś, co powinno mieć niesamowite znaczenie dla rozwoju Szczecinka i powiatu szczecineckiego. To jest podobna działanie nasze związane z bezprzetargową dzierżawą jest podobne jak chociażby zagospodarowanie byłego browaru w Poznaniu. Gdyby tam nie wyrażono zgody na to, żeby to bezprzetargowo zbyć i zagospodarować, to dzisiaj nie byłoby przepięknego obiektu handlowego, ale też architektonicznie bardzo ciekawego. Jeżeli zwrócimy uwagę na tą wizualizację tych tutaj propozycji architektonicznych, to aż się prosi, aby właśnie tego typu przedsięwzięcie powstało w Szczecinku, w powiecie szczecineckim, aby ono promowało, ale też pozwalało na rozwój szeroko pojętej turystyki sportowej u nas tutaj w powiecie szczecineckim. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl.